29-letnia Marta zbudowała bliską relację ze swoją mamą. Ma już wizję, jak chciałaby wyglądać na swoim ślubie, ale jej mama ma inne pomysły. Pytanie zatem, czy będzie dziś posłuszną córeczką, czy też spełni swoje ślubne marzenia. Kto wie? O, rany. Dzisiaj przyjechała ze mną moja mama Ewa, moja przyjaciółka również Ewa, z którą znamy się od pierwszej liceum, także już wiele lat, i moja przyjaciółka Paulina, z którą znamy się od studiów. Chyba drugi raz wyjdę za mąż. Marta, Marta, a o, nie myślałaś właśnie o takiej? Ona jest ładna. Jest przepiękna. Moim zdaniem jest oczywiście zbyt prosta. W sensie, jest, że powinna być tutaj nie, trochę bardziej jest rozszerzona. Oczywiście, wiesz, na ciebie za długa, ale o coś takiego. Super. Opinia mamy jest dla mnie ważna. Chciałabym bardzo, żeby suknia moja wymarzona podobała się również mamie. Tył jest jak najbardziej. Dzień dobry! Hello! Hi! Hello! Are you Marta? Marta? Hello. Miło cię poznać. Daj buziaka. Cześć dziewczyny. Hi mom. Cześć mamo. Let me look at you. No nareszcie. Do you think podobają wam się takie same rzeczy? Nie do końca, nie do końca. Right. Dogadamy się. Tak, gdzieś w połowie drogi się spotkamy. All right, so you come ty idziesz ze mną. Chodźcie, dziewczyny. Gotowe? Zapraszam do mojej... Nie dam rady. To mój salon. To był dopiero przedsiadanie. Okej. Marto, usiądź, proszę. To jest gok. Tak, mimo różnicy wzrostu między moim wyobrażeniem a tym, jak wygląda, jest taki, jak sobie wyobrażałam. W sensie jest niesamowicie otwarty, niesamowicie uśmiechnięty. Super człowiek. Widziałaś już tyle sukni ślubnych? Nigdy. Patrząc na ciebie, muszę powiedzieć, że jesteś drobniutka. Każda z tych sukni będzie na tobie dobrze leżeć. To dobra wiadomość. Ale pamiętaj, że mając duży wybór, trzeba podjąć dobrą decyzję. Zgodzisz się? Tak. Opowiedz mi o swoim narzeczonym, a przyszłym mężu. Ma na imię Sergiusz. Poznaliśmy się 2 lata temu i oświadczył mi się w Wigilię. Poznaliśmy się właściwie przez przypadek. Spotkałam moją przyjaciółkę Ewę, a Ewa szła sobie na urodziny. No i tak stoimy, gadamy, tak zimno, zimno. Ja mówię, dobra, lecę. Ona, nie, no to może wejdziesz ze mną na tę urodzinę na jedno piwo i tak. Ale ja nie znam tego chłopaka i w ogóle. I w końcu mówię, no dobra, zrobiła się 4 rano. Ona już poszła, a ja właśnie zostałam. No i tak jakoś się zaczęło. Tak było dokładnie. Czy doradził ci coś, jeśli chodzi o suknię? On najwięcej ma do tak, powiedzenia. On też chciałby, żeby suknia była obcisła. Okay. Chciałby obcisła, tak jak ty. A czy też chce, by miała dekolt? Każdy facet chce. Zróbmy parę szkiców, bym lepiej zrozumiał, na czym ci zależy. Zacznijmy od ramion. Powiedz mi o ramionczkach, o tym, ile chcesz pokazać, o całej górze ciała. Chciałabym raczej ramionczka. Ale na tej górze może być też jakaś koronka. Daj mi chwilkę. Potrzymasz? Nie oddam ich. Oh, there we go. No proszę. Super. Mamy taką samą wadę wzroku. Powinniśmy się pobrać. Tata nie byłby zachwycony. Zatem dziękuję. Piękne. Jak? Piękna, właśnie tak, dokładnie o czymś takim myślałam. Mamo? Yeah? You okay? Jesteś wzruszona? You look emotional. You okay? Już poczemy. Salon sukien ślubnych Goka. Nowy odcinek we wtorek o 21:30 w TLC.